akurat jest zrozumiałe, tak? Mm-hmm. To znaczy chcemy uszczelnić system, natomiast te zmiany wprowadza się tylko dla przedsiębiorców. Pracodawcom tych zmian nie wprowadzamy. Pracodawca wystarczy, że jego pracownik będzie pracował miesiąc i nadal będzie mógł pobierać zasiłek płacony od wysokości jego pensji. No dobrze, ale teraz się skupiamy właśnie na kobietach prowadzących działalność gospodarczą. Czyli ile pani dała radę zapłacić, czy da pani radę zapłacić tych najwyższych składek teraz, jak jest pani w ciąży? To znaczy, ja zaczęłam, podwyższyłam składki, jak dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Mm-hmm. Tylko nie mogę się cofnąć 12 miesięcy wstecz. No właśnie, i nad nie można wstecznie. Po prostu nie mogę. Czyli no co, kobieta zwykle się dowiaduje w drugim miesiącu. Czyli przez 7 miesięcy ma szansę płacić te wyższe składki, tak? Dokładnie. Tylko i wyłącznie. Mhm. I pani urodzi, jak już wejdzie nowa ustawa najprawdopodobniej. Tak, najprawdopodobniej, bo ja mam termin na połowę listopada. Mhm. Mhm. Czyli wtedy średnia będzie z tych 7 miesięcy najwyższej składki plus jakoś możemy 5 średnią, miesięcy niższej. Ale chwileczkę, możemy jakoś podstawy. Szacunkowo tę średnią nazwać? Ile to będzie pieniędzy mniej więcej? Trudno jakoś liczy to pani w tym momencie, ile to będzie? Nie tak powiedzieć, bo ja jeszcze nie do końca wiemy, jak będą przeliczane te, i traktowane te przepisy, więc trudno powiedzieć i trudno to obliczyć. Ja nie rozumiem tylko jednego. Zmienia się sytuacja kobiet bardzo niekorzystnie, jeżeli zmienia się nam rodzaj zasiłku. Jeżeli kobieta w ciąży przebywa na zasiłku chorobowym, to ten zasiłek będzie liczony według starych przepisów. Natomiast jeżeli urodzi dziecko już po zmianie przepisów, automatycznie wysokość zasiłku jest spadnie. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, czy jest takie prawo, które zostanie wprowadzone od nowego roku, że kobieta bezrobotna dostaje 1000 zł zasiłku macierzyńskiego. Tak, i tutaj trzeba podkreślić, że kobieta w ciąży, która odprowadza składki od tej podstawy 60%, czyli taka, która prowadzi działalność powyżej 2 lat, łącznie jej zasiłek macierzyński płacony przez rok w wysokości 80%, to będzie po odjęciu składki zdrowotnej 1065 zł. Mhm. Czyli nowe przepisy zniechęcają kobiety do prowadzenia działalności gospodarczej i zniechęcają kobiety do zachodzenia w ciąży. Tak. Czyli dokładnie przeciwny efekt od tego. Tak naprawdę zachęcają do zamykania działalności gospodarczej. Zamykania, oczywiście. Bardziej się opłaca nie pracować. Panie rzeczniku, jest potem jakieś wyjście z tej sytuacji? W takim przypadku, jak na przykład tutaj omawiamy? Ja tylko mam nadzieję, że to nie zniechęci do nikogo do zakładania działalności gospodarczej. Tutaj nie chcę się wypowiadać w imieniu osób, które zmieniały te przepisy, ale na pewno tu też decydowała poniekąd, jak mówię, abstrahuję od sytuacji obu pań, pewna sprawiedliwość społeczna, bo ktoś, jeżeli przez kilkanaście lat pracuje i powiedzmy za minimalną pensję 1600, 1800 zł, to on dostanie te minimum na zasiłku. I te kobiety co mają powiedzieć, kiedy widzą, że inne idą na zasiłek macierzyński po 2 miesiącach prowadzenia działalności i otrzymują go w bardzo wysokiej wysokości. Więc no, tu był pewien problem, który poniekąd zostaje unormowany. Każdy kij ma dwa końce. Tak, trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że kobieta pracująca ma 12 miesięcy tylko na zajęcie się dzieckiem, a ja, rodząc dziecko, nadal muszę prowadzić działalność gospodarczą moje stałe koszty nagle nie znikną. Tak. Nie zachęca do, ani do prowadzenia działalności za bardzo, ani do tego, do żeby mieć dzieci. Zapraszamy Państwa do dyskusji na ten temat. Życzymy Pani, żeby dostała Pani jakiekolwiek pieniądze, żeby nie zamknęła Pani działalności gospodarczej. Tak, może nie jakiekolwiek, może godne pieniądze. Ani Pani również. Będziemy na pewno do tego tematu wracać, proszę Państwa. A na razie troszkę lżej się zrobi teraz pytanie na śniadanie. Dziękujemy bardzo. Lato tuż, tuż. Słońce, upał i wakacyjny luz powodują, że kobiety odkrywają coraz więcej ciała. Krótkie spódniczki i szorty są zawsze modne, ale bezkonkurencyjnym hitem tego sezonu jest kobiecy dekolt. Skosy, cięcia i linie. Asymetryczne, amerykańskie czy włódkę. Żadna kreacja na czerwonym dywanie nie obędzie się bez dużego wycięcia. Zarówno polskie, jak i zagraniczne gwiazdy odsłaniają coraz więcej. Niektórym zdarzają się wpadki. Tak więc piersi w grze. Mężczyźni za nimi szaleją, a kobiety często je eksponują. Jak zrobić to dobrze i z klasą? No to porozmawiamy o tym.